Onet Audio Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od hejki, a jestem Agata Zając. O mnie ta od Bitka, a jestem Jaśmina Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dogkaście Tu Piesek. Dzień dobry, tu Piesek. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o przepięknym dokumencie. Dokumencie, na którym sporo łez uroniłyśmy my i nie tylko my, bo, bo, bo z każdego zakątka sali Cała kinowej było słychać delikatne pociąganie nosem, czy te, nawet ten taki charakterystyczny dźwięk wyciągania chusteczek z opakowania. Mm a więc w poniedziałek był pokaz filmu już tłumacząc na język mm -hmm. polski To my nasze zwierzęta i wojna w kontekście tak oczywiście jest. wojny w Ukrainie i na tym właśnie pokazie dokumentów w Warszawskiej Kinotece mm -hmm. której zresztą bardzo dziękujemy za zorganizowanie tego pokazu no ponieważ tak. Ja przyznam, że e, obserwowałam od początku, kiedy ten mi poznawał, powstawał e, jego losy i właśnie bardzo czekałam, żeby gdzieś była okazja go zobaczyć. Tak, a e, żadne, na żadnych nie streamingach, na streamingach gdzie, mimo że w, tak. w Ukrainie on gdzieś jest dostępny, to, tak. o, to w Polsce go nie jest, było. Jest, jest, jest na um, słynnym streamingu z czerwoną literką N jest dostępny tak. w Ukrainie. Być może będzie też w Polsce. Uśmiechamy się. Ale w każdym razie oczywiście my jako to piesek odmeldowałyśmy się na pokazie mm -hmm. właśnie w kinotece zaopatrzone w chusteczki. Oj tak, kilka tych paczek wzięłyśmy, bo powiedziałyśmy, tak. że to. E, bo tak jak powiedziałam, no piękna hmm. historia, tu jeszcze przed chwilą ty powiedziałaś, że historia o, ta, o nadziei. I, a, a, ale z drugiej strony wiadomo, że to jest też historia o, o bólu i o cierpieniu i bardzo smutna historia też w wielu e, tak. miejscach e, hmm. i o, o śmierci czasem bardzo takiej mm, trudnej e, hmm. e, no, o tym, tak. ja myślę, że w ogóle o tym, że y, kiedy kochamy zwierzęta i im pomagamy, to chyba w większości jest nam trudno, w sensie to jest taki rodzaj mm. wrażliwości, który sprawia, że Zawsze gdzieś tam będziecie coś bolało, bo mhm. jest dużo nieszczęścia zwierzęcego tak. na świecie. A w sytuacji, kiedy zjawia się jeszcze ten straszny czynnik zewnętrzny w postaci wojny, gdzie zwierzęta są ofiarą zupełnie nie mówiąc, że ludzie są winni, bo oczywiście, że wojna tak. przynosi mnóstwo no, niewinnych ofiar, tak w mhm. ogóle, ale zwierzęta, które już kompletnie nie wiedzą, co się dzieje, i wpadają w te rozkręcone przez ludzi mm, straszne tryby. I, i tak, tak jak mówisz, to, to był bardzo... Dlatego też taki chciałyśmy zrobić, słuchajcie, odcinek troszeczkę inny, żeby trochę się z podzielić mhm. tym, co, co przeżyłyśmy, bo ja myślę, że to oczywiście, znaczy, że to jest też opowieść, porozmawiać W ogóle tak. o tym, że to było wspomniane w filmie, ale też dobrze wiemy, mhm. to, 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 to wielu badaczy podkreślało, czy historyków, że Takiej, um, takiego ratunku, takiej emigracji, ewakuacji. takiej ewakuacji, tak wielkiej ewakuacji e, zwierząt. Nie było, nie było nigdy w historii, w kontekście przeróżnych, czy konfliktów, czy, czy nawet. Tak, nie ale od... nie to myślałam skończyć. Dobrze, przepraszam. Tak, dobrze, <grym> Dużo emocji. Nie chciałam tylko powiedzieć, że to jakby, mimo że to jest niby dokument mhm. o wojnie, o Ukrainie i właśnie tak. o tym, co mówisz, zaraz do tego wrócimy. To w ogromnej części to jest moim zdaniem dokument, y, to jest też takie zdanie, które ta gadka moim zdaniem powtarzasz nieraz tak, o tak, tobie tak. i o lisku, mhm. o tym, że kiedy my ratujemy zwierzęta, tak. to tak samo one ratują nas. Mhm. I jakby to jest bardzo uniwersalne, nie tylko kiedy chodzi o wojnę. I po drugie, tam też pada takie super zdanie. No, najpiękniejsze. Tak długo jak ratujesz zwierzęta, mm -hmm. tak długo jesteś człowiekiem. Tak. I ja myślę, że to jest dużo więcej niż tylko opowieść o wojnie i o tamtych właśnie strasznych wydarzeniach. To jest w ogóle chyba opowieść mm -hmm. o człowieczeństwie tak mocno. No, no właśnie, ale tak. Tak jak, tak jak tam mówisz, no już sam ten punkt wyjścia i to, co zainspirowało reżysera, który zresztą też był obecny i co ciekawe, sam nie jest dokumentalistą, to nie jest jakby mm -hmm. zawodowy filmowiec. No, sam przyznał, że to właśnie zdjęcia Ukraińców z ich zwierzakami przechodzących przez granicę. Wszyscy pamiętamy te niesamowite kadry z początków um, pełnoskalowej wojny, kiedy ludzie po prostu nieśli, nie wiem, no, chorego owczarka niemieckiego na rękach, chcieli go tak ewakuować, albo jechali całą dobę z kotem na kolanach. I że to go tak uderzyło. I rzeczywiście, że chyba nie było w historii konfliktów aż tak wielkiego ruchu. Nie, no nie było, nie było. E, tak, no uciekania ze zwierzętami. Nie ma nie. I to rzeczywiście, ale to też rozmawiałyśmy o tym przy którymś odcinku, e, chyba z Igorem, jak rozmawiałyśmy, który jeździ do Ukrainy. Tak. Że ta, ten, ten odbiór i w ogóle podejście Ukraińców do zwierząt też się mocno zmieniła. Mm -hmm. zmieniło, przepraszam, podejście się zmieniło. Na przestrzeni oczywiście lat, to, 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 to mamy też w głowie jakieś tam, nie wiem, czy 40, czy 20 lat oczywiście. temu. Ale w ogóle to, to było super, bo to oczywiście na plakacie był tutaj piesek wszystkim nam znany, ale to Patron. była też historia o, o wszystkich zwierzętach, bo to, tak, ona to naprawdę nie, była mowa o też o lwach. O tygrysach, o niedźwiedziach e, ratowanych. E, była historia m, a tak samo żyraf, które jest bardzo trudne. W, e, są tu bardzo erakować. trudne mm -hmm. w transporcie, więc taka nagła ewakuacja żyraf, e, ze względu oczywiście na jej rozmiary, no jest, jest turbo, turbo trudna mm. i, i w ogóle przez to też ryzykowna, e, bo oczywiście. zaplanowanie jej to, to, to są. To Oni nie, chyba nie wywieśli ostatecznie nie, z tego Mikołajowa, bo to w ogóle... Więc w ogóle z naszej strony hmm. to wielkie um, takie podziękowania i, i gratulacje i naprawdę no, jesteśmy pełna podziwu dla pracy osób, które tam zostały hmm. tylko dlatego, żeby tymi zwierzętami się um, opiekować, bo często to były naprawdę jakieś tam pojedyncze osoby zostawały w jakimś mieście i zostawały na przykład wśród tych pojedynczych osób. Ludzie, którzy zajmowali hmm. się czy jakimś ZO, czy schroniskiem, czy innym przytuliskiem, um, więc, więc to tak bardzo, bardzo gdzieś uderza, um, ale to też bardzo dobrze wpłynęło, um, myślę, że po prostu w ogóle ludzi... Ludzie chętniej pomagali, mm. bo gdzieś tam te obrazki mocno krążyły. To jest historia właśnie tak. psa patrona, czy tego kotka. Szafy. Mm, tak. które to było Glory. piętro? Tak, siódme albo ósme piętro. Mm -hmm. Tak, no to, dobrze, no to powiedzmy, że była historia e, kotka, e, który jego um, rodzice, chciałam powiedzieć. Opiekunowie hmm. e, wyjechali z domu i w międzyczasie tak, gdzieś odwiedziny do rodziny, no tak, e, na, na, chyba na rodzinny obiad. E, I w chwili, gdy byli na tym e, już wyjechali, opuścili dom, dostali informację właśnie, że zjawili się Rosjanie Dowali Rosjanie do ich e, miasta i, i zajęli już te ich tereny, i, i nie mogą po prostu już tak jak. Byli w tym samochodzie, jadąc na ten rodzinny obiad, tak musieli już opuścić swój dom, nie mogli wrócić, a rzeczywiście ich kot został. I to nie młody mieszkanie. kot, dajmy, bo dwunastoletnia tak, kocica. Tak. E, więc y, mm, po kilku dniach y, ta, ta kobieta, opiekunka właśnie, kotka dostała też informację od znajomych, że żeby spojrzała na najnowsze zdjęcia, które zostały opublikowane, że całe ich osiedle zostało tak. ostrzelane i że tam są po prostu już ruiny i ledwo jakieś tam szczątki tych bloków ich stoją. E, więc oni, oni no, się stracili, z stracili tak, nadzieję. Tak. E, I później po prostu... E, Ponad dwójka, dwóch miesiącach. Tak, dwóch e, dziennikarzy. Na pewno tam był dziennikarz z Australii. Tak. I po prostu wypatrzyli już po, jakiś ruch Po nie? wyzwoleniu oczywiście mhm. miejscowości wypatrzyli, robili zdjęcia zniszczeń. Bo to taki charakterystyczny budynek też był, taki z taką tak. klatką schodową, na mm -hmm. pewno troszkę kojarzycie zdjęcia faktycznie. I gdzieś z tam, mediów. jak robili te zdjęcia, to tak mówią jedno do drugiego. Ej, słuchaj, czy ty przypadkiem tam nie widzisz <laughs> zwierzęcia jakiegoś kota? kota? No tak no. zaczęli przybliżać to zdjęcie. No i rzeczywiście zobaczyli, ale. Jedno do drugiego, właśnie. Zaczęło sobie tłumaczyć, że no gdzie? no pod prawie dwóch miesiącach. No to no, że niemożliwe, że to. Hmm. Wiecie, no naprawdę, człowiek, 65 sobie myśli, dni. Tak, człowiek sobie myśli, że to może, nie wiem, jakaś maskotka, no bo to też tak, jest oddali. Tak, tak. Ale zaczęli się przyglądać no nie, no to jest zwierzę. Więc zadzwonili rzeczywiście do odpowiednich służb, które zajmowały się ratowaniem zwierząt z, z mieszkań opuszczonych przez, przez rodziny w, w trakcie ewakuacji no i było niezwykle trudno dostać się w ogóle do tego tak, kota, Tak, bo się bo okazało, tam... że oni nie mają tak wysokiej drabiny. Tak, ale przyjechała straż pożarna chyba z IRPAS. Okay. E, więc przyjechali i e, ewakuowali, wy, ewakuowali kotka. Tak, z, z tego siódmego albo ósmego piętra, bo tam nawet w tym dokumencie było tak podawane, tak. że... No ale bardzo wysoko siódma, w każdym razie. Tak. razie to... e, no i ten kotek, słuchajcie... Ludzie, została założona zbiórka mm. i ludzie tak chcieli pomagać temu kociakowi, że dzięki temu kociakowi już jest wybudowane schronisko. Tak, bo zebrali tyle donacji, nie? Tyle donacji. Więc jakby ludzie uratowali tego kotka i dzięki temu kociakowi. Który już ma się dobrze, jakby wszystko, oczywiście on musiał przejść tam, tak, nie pamiętam, ale bardzo stanie. długie, mm -hmm. e, bo, bo i do komory e, tlenowej, tam tak, tlenowej by. był... I, I generalnie te szanse na przeżycie to, to nie były jakieś wysokie, ale się udało. Ja tak, to ma przeznaczenie. Tak, że miał 40% chyba mm -hmm. szans na przeżycie. Ten kot był też nie najmłodszy, miał 12 lat, więc tak, też organizm to jest oczywiście też oczywiście, to robi swoje. E, robi swoje. Ale ma się dobrze. Na pewno też w wygląda życie dla ale To jest rudy, taki... przepiękny i taki zdenerwowany. Tak, to znaczy, <laughs> y, tak on, on ma właśnie taką, e, taki grymas, jakby, tak. jakby był wściekły. Bo ty zresztą mówili ci opiekunowie, że go poznali, bo kiedy ci strażacy tak. go zobaczyli to od razu zobaczyli nie to, na pewno to, ona... to jest gloria, bo tak. ona tak wygląda, kiedy się jej dotyka, że ma taką buźkę skrzywioną, więc to jest fantastyczne zupełnie. No i też takie. No ratuje je, dalej zwierzaki. Ratuje zwierzaki, ale też właśnie symboliczne było to, co oni mówili, że też takim mhm. symbolem ten kot się stał, że sobie tak. myśleli, że hej, skoro ten kot przeżył, to my też przeżyjemy, nie? W mhm. sensie, da się, więc to jest też bardzo, bez, bardzo wiecie, bo ciekawe. Tak, no o co chodzi? Bo ten kot był bez, bez, bez jedzenia, jedzenia, bez, bez, bez wody. wody. Może gdzieś tam sobie wychliptał trochę tej wody. Peszczówki Te może nie, jakieś, tak, nie? właśnie, bo, No bo to była otwarta przestrzeń, akurat tutaj tam po, prostu po prostu nie po prostu był ściany. urwany fragment w tak. domu, no. Tak. E, ale mimo wszystko, jakby to, że ten kot przeżył, no to to jest takie, że że sobie myślisz, ok, Ja oczywiście mam teraz dreszcze, jak to, mm. e, to mówię, ale rzeczywiście widzisz tego kota, który przeżył to bombardowanie na jastrosjan i to pewnie nie jedna bomba spadła na ten tak. budynek. Głód, zimno, strach. Wszystko i 60, tam ponad te 60 dni, mówisz sobie, okej, okay, tak. oni nas nie zniszczą, tak? Nie, nie damy się im. Nie, Więc oczywiście. to jest takie. Zaraz będziemy sobie płakać, więc staramy się. Jest to bardzo się, symboliczne. Jak możemy, bo e, sobie powtarzamy, że wszystko, co miałyśmy wypłakać, wypłakałyśmy wczoraj na tym seansie. Tak. E, ale jest to bardzo trudne. Tak, e. i też no, tam sami, sami też twórcy, nie, tam, w sensie nie tylko twórcy, ale też rozmówcy z filmu tak. nie ukrywali, że też jakby. E, oni się bardzo cieszą, że świat też zobaczył ich z tej strony, nawet przez tą historię z kotem, że tak. właśnie oni dla jednego kotka, który nie wiadomo, czy przeżyje na tym siódmym, mhm. ósmym piętrze, ściągają wóz strażacki i tak dalej. Albo oni tam powiedzieli, I że, to że świat, każde. Że każde życie. Jest każde ważne. Tak, życie jest ważne. Mhm, to I to jest jedno. A po drugie, że oni pokazują jednak to, co ich właśnie różni od ich najeźdźców, mhm. że, że, właśnie, że właśnie cenią życie i że to ich wiąże ze światem zachodu, nie? że tutaj jakby właśnie. Że organizujesz taką akcję dla tego jednego kota, który nie wiadomo, czy przeżyje. I ja myślę, że to jest też, wiadomo, że można, jakby w ogóle w kontekście całej wojny, mówienie o propagandzie, o PR, że też mhm. tutaj ma pełną zasadność. I ja myślę, że Ukraińcy też świetnie wykorzystali ten zwierzakowy PR, że tak powiem. I to pokazywanie się przez jako ludzi, którzy kochają zwierzęta, którzy o nie dbają i o nie walczą, to jest świetny ruch. Mhm. Ale ja myślę, że też to płynie z serca, bo nawet kiedy się widzi po prostu tych ludzi, którzy tam, nie wiem, rzucili robotę i poszli po prostu ratować zwierzaki. No tak jak jeden z głównych bohaterów, który mówi, nie wiem, kręciłem jakieś tam reklamy. Ale ja już teraz wiem, jakie jest moje powołanie. I mówiąc to, chodzi po nim, chodzi po nim pięć kotów. Tak, pięć, sześć kotów. I on mówi, yy, że już wie, że do końca życia będzie ratował bezdomne zwierzęta, nie? Więc mhm. i to jest właśnie kotek, yy, no. kotek. To jest właśnie pan od Glorii zresztą. Um, to znaczy... Yy... Nie, nie opiekun, nie to opiekun, jest tylko... ten, który został tak. wezwany i stwierdzili, tak. że, tak, tak, że tak, nie tak, mają tak, jak tak. jej ewakuować, Dokładnie więc dzwonili ten, po pan. straż pożarną. No i to on właśnie tak stał, taki dumny, już przy tej nowej, <laughs> praktycznie tam przy gotowym schronisku. schronisku imienia niemalże Glorii i nawet Gloria była oczywiście Działa na, na otwarciu, otwarciu schroniska. Więc yy, to jest raz, że ta Gloria ratuje kolejne zwierzęta, ale mamy też historię patrona, który dosyć jakoś też tak trochę przypadkowo tak. E, w ogóle został zaangażowany najpierw do pracy, e, bo to nie jest tak, że on był e, zakupiony... celowo, ze... jakby, nie? Do tak. tej jednostki, jak niektóre psy saperskie. Nie, to to po prostu człowiek, który pracował w takiej jednostce, jego syn chciał mieć pieska, pieska no i stwierdzili, że nie ten dużego, piesek będzie okej, okay, bo będzie aktywny, więc dla dziecka super, bo e, różne czy... Szkolenia, czy, czy zabawy będzie można z tym pieskiem tutaj uskuteczniać w czasie wolnym, a do tego ważne, żeby to nie był duży piesek, no bo żeby w, przy chcieli podróży mhm. łatwo było gdzieś się, e, w, 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 przetransportować go. Ja nie w ogóle chcieli brać udział w wystawach. I dlatego tak. kupili też pieska turbo, rodowodowego, wszystkie mhm. papiery i tak dalej. Mega, mega tak się starali, żeby to było wszystko super, na, na poważnie, I ale tam, nie zdążyli. Nie zdążyli on sam z siebie rzeczywiście. E, Stałeś taką maskotką. E, Opieką patrona, zaczął go przyuczać, e, samego wyszukiwania ładunków wybuchowych. E, wiadomo, że najpierw na niewypałach, ale generalnie, żeby poczuć ten zapach i tak. I tak stopniowo, stopniowo zaczął brać go na dyżury i jeździł z nimi. No, genialne jest to, że rzeczywiście ten patron waży 4,5 kg, tak. e, a ta a mina zasucia... bucha po 5 kg. To więc... jest mieciarki przeszły, jak to zobaczyłam, bo myślę sobie, a jak się naje za dużo i wejdzie na minę? Nie, <laughs> nie ale wiesz. no te pół kilograma, myślę, że ta dla takiego. To ma, nie jest ma, ma tak ma prosto, ma pioska, wiesz, to chyba to, nie? Nie aż, nie aż Ale tyle. to jest niesamowite, to jest tak, tam się śmieje z niego. Patrzcie, mieszał. to jest rządzenie losu, jakby tak. to wszystko, co tu się. Tak. Tak. Bo przecież możesz wziąć rodowego pieska, który też będzie nie nie ważył 5,5 kg. Tak, który też nie będzie jakoś szturm, bo duży, ale tak. jednak będzie ważył więcej niż 5 kg. Tak. A tutaj właśnie, e, że jest ta. Idealnie że się wszystko ułożyło. No i mamy patrona. E, I patron, e, nie chcę teraz skłamać e, dla ilu osób, e, ale z, bo zostało wrzucone zdjęcie na tego Instagrama. Mhm. Instagram rósł w. Wstępie, tak, kosmicznym, bo tego inaczej się nazwać nie da. Stał się pewnym symbolem, bo patrona mamy na znaczkach, na koszulkach. Mamy na w... kreskówkę o piesku patronu. Dokładnie Nawet prawie... jest. Wszystko. Pies patron zresztą też jest na tak. billboardach w Ukrainie, ma fundację swoją. który uczy dzieci na przykład, bo to jest bardzo częste, tak. też taka historia, że jak się wchodzi do tych. Deokupowanych hmm. terenów, na przykład samozwoleniu ukryte, że naprawdę w różnych miejscach mogą być ukryte ładunki wybuchowe, więc piesek patron informuje czy to sprawdź, to sprawdź, to sprawdź, a jeśli nie jesteś pewny, tu zadzwoń, tu zadzwoń. tak e, Więc ma różne prelekcje w szkołach i bardzo dzielnie siedzi tam um, Nie, on jest w ogóle e, w, fantastyczny, w jakby, że on się nie tak. boi takiego tłumu, nie boi się dzieciaków, nie no, boi się na obok. Nauczony, no, on jest dokładnie. po prostu tak fantastycznie do tego przystosowany. I właśnie ma wspomnianą już fundację i dzięki temu, tutaj nie chcę mówić liczb, bo rzeczywiście nie pamiętam, ale to jest to, to tam było kilkudziesięciu kilku osobom. Dziesięciu Dzięki tej fundacji, mają Zbierają zafundowane protezy. protezy, gdzie no, oczywiście to się, to się dzieje, bo nie zawsze uda się wcześniej znaleźć ten ładunek wybuchowy, i no, patron wykonuje genialną robotę mm. i cała. Ekipa wokół ekipa, niego. Ekipa, tak, dokładnie, tak. taka taka w już mówię ludzka. jest super, myślę, że to jest taki fajny facet. I, I patron ich odwiedza w szpitalu. Tak, hmm, i dzieciaki w szpitalach, mm -hmm. jakby w szkołach. Przecież ma też słynne zdjęcia z prezydentem Załańskim, z tak, Justinem z, Trudeau, którego oszczekał. Mm -hmm. z jest też ambasadorem przecież. jest jedynym psim, psim ambasadorem tak. dobrej woli UNICEF-u. Obok mm -hmm. tam po prostu jakichś postaci ze świata Kate, kultury. Kate, Katy Perry. Orlando, i Kupczyk, tak, Orlando Bloom party, i obok niego I nagle mamy a, <noise> psiaka patrona. Tak, więc jakby on też się stał takim no, pięknym tutaj symbolem mm -hmm. i, i naprawdę myślę, że też bardzo takim dodającym otuchy i, I właśnie takim super, że też dociera do różnych pokoleń, bo myślę, że to jest jedna z tych pięknych rzeczy w tym, w ogóle w zwierzętach, że i kochają je starsi, i młodzi, i dzieciaki. Tak. I to jest naprawdę fajny sposób i na edukację, i na jakieś takie też podnoszenie morale. Więc tak, więc patrona jest tam też sporo i jest to raczej, raczej wesoły segment na szczęście, mm. bo patron jest bardzo dzielny i, i w dobrej formie i, i w tym wszystkim jest też zabawnym pieskiem. Mm, I też tam korzysta troszkę z życia, nie kiedy się da. E, więc tak, więc patron jest też wyjątkowy. No, nie załapał się kotek Stepan też słynny akurat tak. z, z Instagrama mm -hmm. z takich fantastycznych filmików, kiedy siedzi koło lampki wina i lata kula dyskotekowa. Tak. Ale tam chyba coś się im nie, nie udało dogadać po prostu przy mm -hmm. realizacji z tego, co mówił um, reżyser. No Niemniej jest to też specyficzne, że mamy tych takich właśnie e, zwierzęcych celebrytów. Mm -hmm ukraińskiej wojny, nie? W sensie, że tutaj e, gdzieś tam widzimy te zwierzaki, te zdjęcia, e, te ich konta. I tak samo było już e, m, z tymi zwierzakami i na froncie, tak? Na linii oh, frontu ty, ty, tak. tych filmików i pięć Naprawdę było tego ogromnie dużo, bo tak jak wspomniałyśmy, to jest e, także człowiek usłyszy alarm bombowy e, i i wie, gdzie ma się kierować, jeśli hmm. chodzi o, o, o schronienie. E, a taki zwierzak, no on nie wie. On po prostu tu zacznie czekać tu spanikuje, tu gdzieś ucieknie. Ale mm, czy on się schowa do schronu, czy raczej wbiegnie do pierwszego lepszego domu, w który jak uderzy. Czy będzie bieg mm, Rakieta, to nie, po prostu nic z niego nie zostanie. Więc tym bardziej. Y, Oczywiście jak one widziały ludzi, to zazwyczaj im się tam pakowało do tych schronów. Mm. Stąd właśnie te filmiki, szczególnie z tej z takich pierwszych linii frontu. E, żołnierzy, którzy przygarniali tu kota, tu pieski. No i no mnóstwo, mnie najbardziej... mnóstwo tam było takich cudownych tak. nagrań. E, mnie najbardziej uderzyła. E, mnie dwie rzeczy: jedna, to o której wspomniałaś, czyli pani e, ze schroniska, która Powiedziała, że powiedziała te słowa safe animal, to stay human. Mm. I no tak, to nas odróżnia od, od ludzi, którzy takiś nie wiem. Jak to nazwać? nas w ogóle mam wrażenie odróżnia jako ludzi w sensie mm -hmm. Tak, ta że, empatię. Czy to że po prostu tak, że jesteś, jesteś człowiekiem, a w tak. takim. Pełnym rozumieniu tego słowa, że człowiekiem, właśnie który tak. czuje, który ma tę empatię, tak. który widzi świat. A to, jak dookoła. traktujesz słabszych, mm -hmm. moim zdaniem świadczy o Twoim człowieczeństwie. E, I druga to była historia Artema, mm. e, czyli tutaj e, historia żołnierza, który też był na linii frontu. E, I właśnie spoczywał pieska. Tak, przez ponad rok chyba. E, Dokładnie, chyba nawet nie pada jak długo, ale na pewno, tak, no ale ponad rok. Na pewno ponad rok na pewno. E, I. E, no i przypomętał się do nich taki piesek, tam gdzie stacjonowali. I wyglądał był jak żyźniak mojego Witka? Od razu, tak. Tylko inny kolor, kolorystycznie inny, ale od razu zauważyłyśmy obie, że tak. ten przodosgryz jest. <laughs> więc piesek był przecudowny oczywiście. I on też dzwonił, jak dzwonił do rodziny, hmm. do żony czy do dzieci, to, to zawsze z tym psiakiem gdzieś do obok. I pierwszej nocy, jak ten piesek spał z nim... No to już na następną noc się zapytał, to co, dzisiaj też śpisz ze mną? Mhm. I, I no, to też była taka piękna historia. I... I on to też właśnie mówił, że dlaczego jest takie ważne to, że masz zwierzę na linii tak. frontu. Że właśnie, kiedy obok śpi pies mhm. i kiedy dotykasz, dotykasz tego futerka, to czujesz się znowu jak człowiek, bo to jest tak. coś domowego, że ta... Koszmarna sytuacja, że musisz siedzieć właśnie w okopie czy w jakichś barakach i już tak, przez karabinem, kilka czy kilkanaście godzin nieraz się chować. Co, co jest jakby traumą? To, że właśnie to, że obok ciebie śpi spokojnie zwierzę, to jest coś, co cię osadza. I teraz, I jakichś, tak, tak, jakich, tak, tak. Raz, że tu i teraz, a dwa, że w jakichś realiach w mm -hmm. normalności. No po prostu śpiący Dokładnie. obok nas pies to jest, to jest domowa rzecz. To jest, to jest coś, co bardzo kojnie, Tak, takie właśnie, tak nie, takie... i ten jest to antystresowe i tak mm -hmm. dalej, więc jakby on też sam to wprost mówił, nie? że to... Tak, oni w tej ciała... jednostce, znaczy jednostce, to raczej była taka jakaś baza, powiedzmy, e, dla nich. E, tam pamiętam, że on wspominał, że mieli... Na tę chwilę, co, co opowiadał, Zresztą to, że były dwa koty <laughs> i ten psiak. Ehm, My oczywiście starałyśmy się tam, czekałyśmy i się doczekałyśmy na ciąg dalszy tej historii. Niestety to nie było tutaj miłe zakończenie tej historii, bo Artem uległ no, wypadkowi. i szrapnel no, no, go trafił po prostu i trafił do szpitala i zmarł. Tak, w, po kilku dniach. Był, był, był na, na Ojomie i zmarł. I Popieska. Właśnie tego z tym z przodu z gryzem. Zgłosiło się parę osób, jak zostało ewakuowani stamtąd do adopcji. I ktoś go nawet wziął jakaś rodzina? Tak ale później jak się okazało, że, że ten piesek jest gdzieś właśnie, to rodzina Arta ma... Tak, tak. I nie, oni od początku chcieli adoptować, ale jakiegoś tak, innego tak, tak. im Tak, tylko że było już w kolejce, że tak. tam ktoś już go miał, plus parę osób było już w kolejce do adopcji, no ale przez się zgłosili i no to rodzina, która już miała tam, że o, tak powiem, to, to przekazali, bo rzeczywiście... No, dla tych dzieci to jest jeden taki jakiś punkt łączący ich na te chwilę. Jest to jest tak, jak ta żona z... mówi, że ten pies w ostatnim roku spędził więcej czasu z jej mężem niż ona, nie? Na tym froncie. Że tak, no jest... dlatego mówię, że to jest ta. właśnie ten łącznik. E, oni widzieli tego pieska codziennie przez ten rok. Tak. E, niemal tam, no może nie w dzień w dzień, bo, bo wiadomo, że różnie tam pewnie im się udało, udawało e, porozumieć, e, ale teraz ta córka mówi, że właśnie wypowiada to magiczne zdanie, które wypowiadał kiedyś jej tato, że czy dzisiaj też śpisz ze mną. Hmm. E, no i to jest jakieś takie... Znaczy to strasznie chwyta ze serca, jakby Oczywiście. ja przyznam, że ja, ja jakby nie przyszła mi do głowy chyba taka historia, bo widziałam te wszystkie właśnie mhm. nagrania z żołnierzami z okopów, z frontu i jakby nie myślałam o tym, jakby wiadomo, że widziałam tam historię, mhm. że właśnie zabierają te pieski, przywożą je do domu, ale że właśnie ta relacja z psem to jest jedyne, co ci zostaje, znaczy nie tak. jedyne, ale to jest jedna z ostatnich rzeczy, jakie ci zostają po kimś powiedziała. No, yy, no tak, i ten pies jest też takim nośnikiem mm. yy, jakichś wspomnień yy, i takiego właśnie jeszcze gdzieś tam, nie wiem, ciepła, które, które zostaje po tym człowieku. No jest to absolutnie yy, rozwalające no, i, i jakby... Dużo lżej by się na to patrzyło, gdyby na koniec Artem wracał z tym psem do domu i, o, i to jeszcze oni tak strasznie to mówią, że obiecywał dzieciom, że przywiezie im pieska i przywiózł im pieska, nie? Mm -hmm. No tylko, że jego już nie ma i to jest, no bardzo, bardzo jest to straszna historia, ale, ale ale myślę, że warte warta zobaczenia. Zresztą jak cały, cały ten film. Bo jakby to. Tak. M, I i są, wiecie, są też historie, nie wiem, dziewczyny, która w Niemczech rzuciła pracę i przyjechała ratować zwierzaki i jeździ tak, do... Tak, już dwa, cztery na dobę ona tak. przyniosła się do Ukrainy i sprawia w się... do z... I to naprawdę jeździ bardzo daleko. Tak, bardzo jeździ i także widzi wybuchy. I, tak, i przy, przewozi pieski do bezpieczniejszych miejsc. I, I byli ludzie, którzy chodzili po mieszkaniach, gdzie zostały zamknięte zwierzęta, i przewiercali dziury w ścianie, żeby podać im jedzenie. I te kombinacje, eee. że najpierw wyważali drzwi, ale że to tak. było trudne, żeby w pewnym momencie Robili dziurę obok drzwi, tak. tak, żeby tylko wsypać karmę i na przykład dać wodę, albo tak. wyciągnąć też to zwierzę. Później w pewnym momencie, że zaczęli wy, um, wizjery um, wyciągać. Wpuszczać w w tam tą rureczkę z wodą, żeby, Jeju, żeby No dać... naprawdę te kombinacje. Słuchajcie, no. Um, to był zryw um, ogromny. Tak. Jeśli chodzi o, o, o to, też, też, też te pomoc, bo też to trzeba zaznaczyć, że e, tyle osób, co w Polsce też się zaangażowało e, i siedziało na tych dworcach i kombinowało e, transportery, bo część tak. tych osób chciała pojechać na przykład, nie wiem, do samolotu. Bo gdzieś tam. Um, um, albo mieli jechać dalej w ogóle. No nie, dokładnie, że tak. mieli jechać dalej, e, ale już na przykład samolotem i trzeba było zapewnić nagle transporter, a część tych ludzi, nie wiem, przyjeżdżała no, bez niczego. Tak, bo, albo już nie było, bo moja znajoma pani, która jechała mhm. z kotem, mówi, że wiozła kotę 24 godziny z Dniepru na kolanach, bo po prostu nie było transporterów do kupienia, bo rozkupili. Tak, ale ja mówię już no. w Polsce. No tak, i w Polsce jakby tak. przyjechała bez. No, 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 z no, ten. dokładnie, mhm. więc y, te historie, i, i, i ja mam też y, no, wśród. Od swoich znajomych, e, osoby, która tam prawie że zainicjowała, jeśli chodzi o dworzec centralny, no, Tam siedzieli e, w, gdzie oni naprawdę mieli dzień w dzień już później rozpisane dyżury, kto się opiekuje, bo były oczywiście koty, psy, ale wiecie, były żółwie, były jakieś szczurki, chomiki, oczywiście tego było mnóstwo e, przeróżnej maści zwierząt e, i... No, no nic, serce rośnie, znaczy bardzo nam jest przykro i to oczywiście, ale myślę, ja nie wiem czy musimy w ogóle to podkreślać, bo mam, mam wrażenie, że to jest oczywiście jasne, żebyśmy chciały, żeby te zwierzęta mogły zostać u siebie w domu mm. i nie musiały uciekać. E, ale oczywiście. jeśli już do tego doszło, to serce naprawdę rośnie, patrząc na to, że, że tyle osób traktuje te zwierzęta właśnie nie jakąś rzecz, którą gdzieś tam można zostawić. Tylko jako, jako członka rodziny, tak? No bo hmm. co uciekamy? No to uciekamy całą rodziną. To jest Oczywiście. najważniejsze, tak? Żeby zabrać rodzinę. Tak. I do tej rodziny zalicza się, przepraszam, ja już znowu będę płakać. Um, <laughs> I do tej rodziny zalicza się to zwierzę. Tak. Tak? Że nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby je zostawić. I te historie, o których mówiliśmy, czy nawet ten kot Gloria, to też nie jest tak, że oni zdecydowali się go zostawić, mm. tylko tam po prostu już nie było wjazdu dla, dla tak. Ukraińców. Oni, oni nie mogli się cofnąć do swojego domu. Tak. To jest inna historia. Um, Chociaż, jakby wiecie, też to nie chodzi o to, żeby też idealizować, bo zresztą no, tam przecież też są historie takie mniej Pogodne w sensie, no na przykład ludzi, którym e, na tyle już odbiło bogactwo, że kupowali sobie ludzi. Oh yeah, tak, do... no to, ale nie wspomnieliśmy, wspominałyśmy o lwach i o tygrysach. I, i, skąd, i to nie zawsze były tygrysy z zo, oczywiście. Nie, tak. skąd one się brały. Brały tak. się stąd, że ktoś mieszkał gdzieś na wschodzie Ukrainy i miał. Taki hajs, że już nie wiedział tak. gdzie, na co go przepuścić, więc kupował sobie lwa i trzymał go w małej klatce koło 10, domu. 10 metrów A kwadratowych, potem, tam było powiedziane. Tak. Ja chcę tylko powiedzieć, że w tym projekcie aktualnym koalicji obywatelskiej to 10 metrów e, 10 kondelka, metrów mwęko. kwadratowych ma mieć zwierzak, e, zwierzak pies, który w kłębie ma do 50 cm. To no zupełnie, lew. to jest dokładnie to jest sam gdzie, Wyobraźcie <laughs> sobie obok lwa. Tak. I to tak. było 10 metrów kwadratowych, więc tak, no, a wiecie, te zwierzęta, no ci bogaci ludzie, e, no to już tak e, uciekali, no, zresztą, no gdzie mieli uciec z, z tygrysem nagle? To jest właśnie też straszne, bo jakby z drugiej strony, co innego, może, no możesz zostać, mhm. ale to jest jakby, myślę, że trudno rozliczać kogokolwiek z takiego wyboru. Mhm. Z drugiej strony, co, otworzysz klatkę? No, tygry, żeby sobie poradziło. Jakby tak. okropne to jest, absolutnie okropne, no więc jakby też fantastyczne jest to, że tam są osoby, które pomagały też tego typu zwierzętom, ale też no... No, są no też historie, 50, chyba ponad tak. 50, 50 Lwów, chyba tego, Lwów wyratowali. Ale, jak, ale są też historie niestety te mniej chlubne, o tych, którzy zostawili za sobą zwierzęta i są takie... Nie, tak, jakby, to jest jasne i to myślę, że w każdym kraju by się działo, że są tacy, którzy... Ale z drugiej strony wiecie no my mieszkamy w kraju gdzie nie ma wojny i ludzie też zostawiają zwierzęta w lesie kiedy im nie pasują nie? Mhm. Więc jakby to nie jest tak że tutaj jest jakieś, jakieś zaburzenie po prostu to się to się wszędzie zdarza. Niemniej e, abstrahując właśnie od tych mniej chwalebnych e, gdzie też pomagali ludzie na miejscu, no to ten odsetek ludzi, którzy uznali właśnie nie zostawiamy nikogo. Poza mm -hmm. sobą, jakby za nami nie, nie zostaje tak. z tyłu, nie zostaje sam. No był ogromny, i, i to jest coś, co. Um... No jest jakimś takim promieniem nadziei w tym wszystkim. Taki ten e, kierownik kolei, który się też wypowiadał, że no naprawdę <noise> dla nich to było e, bardzo trudne też organizacyjnie, żeby, żeby no. to wszystko przygotować. Czy to wymuszone, e, wymuszona zmiana e, przepisów, jeśli chodzi o wóz e, zwierząt, mm. tym bardziej, że Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Tak. Więc to była dodatkowa trudność. E, no ale... E, ale musicie zobaczyć ten dokument, bo po pierwsze i te pozytywne historie, które gdzieś tam dają nadzieję i jakby takie właśnie traktowanie z drugiej strony zwierząt jako zabawek, mm. a, jako jakiegoś modnego gadżetu, czy jakiegoś takiego wymysłu, widzimy się, bo... No, Gadżet to jest dobre słowo, którego już właśnie tak. myślę, po prostu. Gadżet. Jak byłam dzieckiem, to też sobie myślałam, że chciałabym mieć króla lwa w domu, tak? Ale... <gadżet> Przeważnie wyrastasz z takich potrzeb? Po pierwsze wyrastasz, yy, hmm. a, a nawet no, ja sobie nie mogę wyobrazić, że ktoś rzeczywiście wiecie to nie ani w jest trzymanie, klimat, trzymanie ani... w domu dzikich zwierząt. Jakby, co to jest za to, Jakby to nie jest, nie jest <laughs> mamy tyle piesków, tyle kotów. Tak. Które potrzebują tego domu. Tak. Naprawdę, dajmy im ten Kup dom. Tak sobie chomika i nazwij go lew. E <laughs> dokładnie, można być simba, może być tak. mufasa, naprawdę. Tak, nie M wiem. To znaczyć... Przeróżnie możemy sobie z tym poradzić, ale widok tych, tych zwierząt i tam był ten jeden taki. E i później też tak, jak um, chciałam powiedzieć po angielsku, y, Niedźwiedź, który też przecież tak, nie bardzo się tak. na łapach. Uh, I tam był strach w ogóle, no bo oni oczywiście usypiali. Znaczy, usypiali pod narkozą. Pod, tak, przewozili je w. Tak, no tak. Bo żeby jakoś przetransportować i, tak. i zapakować do, do, do transportera tego wielkiego, i dopiero zostały, były wybudzane już w miejscu docelowym. No to wiecie, to były tak odwodnione zwierzęta, że, że był strach, że przez kilkadziesiąt dni, właśnie też na przykład, nie miały dostępu do wody, że był strach, żeby podać im te narkozy. serce nie wytrzymało. Bo, bo hmm. tak, bo mogłoby serce nie wytrzymać, więc. No, to czy w, w, na szczęście to, to jest do, coś dobrego w tej historii, że wiele z tych zwierząt, szczególnie dzikich, e, trafiło e, w lepsze miejsca, w, w dużo lepsze miejsca, bo na mm. przykład wróciły tam, gdzie powinny być od zawsze, czyli wróciły do Afryki mm. i... Mimo, że wci wciąż żyją powiedzmy w jakiejś tam niewoli, bo, bo, bo to jest wciąż ośrodek ale jest, zamknięty, ale to są hektary, to są 4 hektary które mają metrów. dla hmm. siebie, tak. i to jest ich naturalne i takie środowisko, i klimat, e, i, klimat e, i, tam, I, i inne zwierzęta, że nie siedzą same, tylko to się stylizują jest to jest co innego no, zupełnie. To, co mają i, i wiecie, kontraty 10 metrów, czy nawet jeśli ta klatka miała 20 metrów, to wciąż to nie, nie jest ale w ogóle jakaś na podwórzu dla to jest? E, dzikich zwierząt. Więc tak, te cienie tam też niestety były, oczywiście, i nie, 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 nie ukrywamy tego. I to, to wręcz jest taka nauczka, że słuchajcie, no nie zwierzęta hmm. to nie są gadżety. To nie jest że coś, że masz kupę pieniędzy, więc sobie wymyślasz. A tak. pamiętasz, jak byłaś mała i chciałaś mieć króla lwa? Proszę. Tak, załatwię to... ci to jakimś tylnymi drzwiami, podpisanymi dziwnie papierami, mm. bo mam pieniądze, więc dam komuś łapówkę. Nie, takich rzeczy po prostu się nie robi. No, to raz, że się tego po prostu nie robi, i to powinno być oczywiste, mm -hmm. ale to jest też nauczka, że właśnie nie żyjemy w czasach pokoju już, niestety i jakby no... Się może zdarzyć. I się wszystko może zdarzyć. co zrobisz z tym LVM na podwórku, jeżeli coś się stanie w twoim kraju? Znaczy wydajesz na niego Nie strasząc, nie strasząc mm -hmm. ale jakby... No to nie jest też miły wybór myślę jeżeli gdzieś tam chociaż trochę to zwierzę lubisz. Nie? Na szczęście na szczęście mniejsze zwierzaki prościej ze sobą zabrać. Dużo też zwierzaków trafiło do Polski do innych europejskich krajów oczywiście A, tak, bardzo, bardzo. znalazło domy, dalej też takie adopcje się odbywają. Więc słuchajcie, gdybyście też chcieli przygarnąć jakiegoś pieska czy to z Polski, żeby było więcej miejsca ośrodkach, które też mm -hmm. pomagają systemowo. Um, czy z Ukrainy? Teraz już się mniej przewozi psów z Ukrainy, tam już tak, na miejscu już się nagle. Za tak, są zabezpieczone. Ale zachęcamy Was bardzo też, jeżeli y, są takie organizacje, jak U Animals, jest fundacja Sparcie, Igora Tracza, naprawdę. Mm -hmm. y, Jest schronisko Dokładnie. na Igor w Dnieprze. Igor robi super robotę, mm -hmm. jest sprawdzonym gościem. Y, jest, nie wiem, schronisko właśnie to Shelter Friend, które prowadzi y, maryna w y, tak. Dnieprze. Jakby bardzo łatwo jest też znaleźć w internecie właśnie miejsca. Możliwość pomocy. Tak, i jakby serio, y, plus jest taki, że wiecie, przelicznik na jest bardzo korzystny mm -hmm. dla Polski i jakby jeżeli tam przelejecie nawet parę złotych, to być może jakiś zwierzak dzięki temu będzie miał co jeść i naprawdę cały czas potrzeba tam pomocy. Zresztą Ukraina miała też problem przed wojną z bezdomnością tak. zwierząt duży. Dużo większy I, niż w Polsce, tak. Tak, bo pod tym względem no to tam chyba to też jest większy kraj też oni po prostu byli tak ileś tam nad za nami. Tak, jakby tak, tak oczywiście. Trochę to się tak, tak, że muszę to, co do zmienić. Więc i też się powiem na pewno to się też będzie zmieniało. No, bo jeżeli myślą do Unii. Ja myślę, że. To jest ten dobry aspekt, jeśli można jakikolwiek wyciągać, tak, ale tak tego, można, całego. To jest właśnie to, że ludzie w ogóle docenili i widzieli to. Jak jest, jak jest nawet postrzeganie Ukrainy, jak się zmieniło, jak ludzie naprawdę zwracali uwagę na to, na to ratowanie każdego jednego istnienia mm. i to jest coś takiego bardzo wyróżniającego się i Oczywiście. takiego heroicznego, bo często to jest, wiesz, oni ryzykują własne życie i, i myślę, że, 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 że to trochę bardzo nawet wpłynęło na ten taki ogólnie wizerunek Ukrainy jako kraju, i to też zmieniło podejście Ukraińców. Tak, wrażenie, na pewno. że jeszcze na lepsze. W sensie. Na a nawet pewno. tych nieprzekonanych, którzy gdzieś się wahali, to po prostu to przekonało do tego, żeby rzeczywiście pomagać, żeby te zwierzęta traktować inaczej, uh -huh. że to nie jest obciążenie, że w razie czego naprawdę ktoś ci pomoże. Tak, tak. Bo, tak. bo, bo często było tak: a co ja będę brać? Właśnie na przykład nie? jak mi samej będzie ciężko. A tutaj już wiesz, że. To nie jest tak, że ktoś będzie myślał, że o Jezu, to, tu są dwa istnienia ratowania, tylko mm -hmm. będą mówić: Okej, okay, ich jest dwoje, im trzeba pomóc obojgu. Tak. E, bardziej, że I tyle, to... że to nie będzie tak, że to jest jakieś obciążenie dla Ciebie. To jest po prostu tak. członek Twojej rodziny i tak. idziemy, z tym, idziemy w to razem i ratujemy się razem. I ratujemy się nawzajem, tak? Tak, i tak teraz też mnóstwo ludzi działa. Zresztą to, przecież mówił Igor, jak przewozili, mhm. ile tam tych no, no wtedy jeżdż, chyba 50. Tak, e, no Więc jeżdż. Więc, to więc, to tak. <laughs> więc da się, słuchajcie. W każdym razie e, zachęcamy was bardzo do wspierania także ukraińskich tak. zwierzaków. Jak tylko też pojawi się ten film już damy w znać. Polsce, damy znać, e, tak. bo, bo, bo w najbliższym czasie obstawiamy, że się pojawi. Ale bardzo, bardzo tym samym zachęcamy was e, po pierwsze do obejrzenia go, ale też i do wspierania Wszystkich tak. e, możliwych organizacji, których jest mnóstwo. E, no i chyba zostawiamy Was z tym tak. zdaniem, które Ty na początku powiedziałaś, jak gdzieś w połowie przywołałam, że mnie mną najbardziej poruszyło i gdzieś tam je zapamiętam i zostawiamy Was z tym, że właśnie e, Save Animal to Stay Human, czyli ratujmy zwierzęta, żeby no gdzieś tam w sercu pozostać mi. człowiekiem. No myślę, że nie, tylko w sercu. Tak, w ogóle. Piękna, piękna trzymamy Tego się trzymajmy, bo to naprawdę. Tak jest. Świadczy o nas. Do usłyszenia. Do usłyszenia, łapa.